Przemysław Bolechowski, witam państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w wywiadzie gospodarczym moim i państwa gościem jest Anna Paluch, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Witam pana redaktora, kłaniam się państwu. Myślę, że okres pandemii był szczególnie ciężki nie tylko dla nas wszystkich, którzy byliśmy w jakimś sensie zagrożeni zarażeniem i śmiercią na skutek koronawirusa, zresztą przecież tak w niektórych wypadkach się działo, ale i polska gospodarka bardzo odczuła skutki pandemii, lockdownów i różnego rodzaju ograniczeń. Ma w tym pomóc ogłoszony przez rząd program Polski Ład, jak i środki unijne. Tymczasem nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale ja ze zdziwieniem usłyszałem, że do końca sierpnia środki nie zostaną przekazane, w przeciwieństwie do 15 czy 16 krajów europejskich. I czy to nie jest trochę tak, że Unia w ten sposób no trochę nas szantażuje, chcąc wymusić pewne inne rzeczy w innych dziedzinach, tutaj uderzając nas gospodarczo? Niewykluczone, że tak właśnie jest. Zresztą spotykaliśmy się w minionych latach z różnymi formami nacisku ze strony instytucji europejskich i można było odnieść wrażenie, że to z powodu tego, że rząd w Polsce jest konserwatywny, że kieruje się nieco innymi zasadami niż pozostałe rządy krajów na zachodzie Europy, i pewnego rodzaju presję można było odczuć rzeczywiście, panie redaktorze. Te środki mają być przeznaczone w dużej części właśnie na pomoc gospodarczą. Pomoc gospodarczą, tutaj to się porównuje z planem Marszala prawie po II wojnie światowej. Rozumiem, że te miliardy złotych, a wcześniej miliardy euro, które zostaną przewalutowane, trafią do polskich przedsiębiorców, aby był to pewien bodziec do tego, żeby przedsiębiorstwa no, odzyskiwały to, co straciły przez ostatnie miesiące. Zdecydowanie tak, tylko ja chcę zauważyć, że polski rząd był naprawdę ogromnie dynamiczny w swoim działaniu, wspierającym polską gospodarkę. I te parametry gospodarcze, które możemy obserwować, świadczą o skuteczności działań rządu. Jeżeli mamy najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej, zaledwie około 3%, jeżeli możemy powiedzieć, że ponad 7 milionów miejsc pracy żeśmy uratowali w pewnym okresie najbardziej no, dotkliwych lockdownów, publiczna pomoc to było 1 mld zł dziennie. I to nie były zmarnowane pieniądze, bo polska gospodarka wyszła w bardzo dobrej kondycji. Na ten rok ponad 4% jest szacowany wzrost gospodarczy, a na rok przyszły ponad 5%, około 5,5%. Czyli polska gospodarka dobrze zniosła okres lockdownu spowodowanego epidemią dzięki aktywnym działaniom rządu. My się oczywiście spodziewamy, że te 770 miliardów złotych to są przede wszystkim pieniądze z funduszu odbudowy, prawie 24 miliardy złotych dotacji i ponad 34 miliardy złotych ewentualnie pożyczek, ale to są też pieniądze z Funduszu Spójności na lata 2021-2027. To jest kwota ponad 70 miliardów euro. I to są także pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ale zwróćmy uwagę, że bardzo intensywna jest pomoc krajowa. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym chciała przypomnieć, że od początku tej kadencji, od roku 2019 z Krajowego Funduszu Dróg prawie 11 miliardów złotych otrzymały gminy i powiaty i województwa na budowę sieci drogowej, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było to 13 miliardów, czyli łącznie od początku tej kadencji trafiło do samorządów 24 miliardy złotych na te zadania, które samorządy uznają za odpowiednie do realizacji. I porównywalna z tą alokacją jest alokacja proponowana w naborze, w tym próbnym naborze do Polskiego Ładu, który właśnie trwa z terminem do 15 sierpnia. Czy to w takim razie nie jest trochę dziwne, że to właśnie część samorządów twierdzi, że program Polski Ład, który ma pomóc nie tylko przedsiębiorcom, o czym zaraz będziemy rozmawiać, ale również zwykłym obywatelom, podnosząc kwotę wolną od podatku, dodając dodatkowe ulgi, tymczasem samorządy twierdzą, że na tym stracą. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy to jest po prostu takie przysłowiowe szukanie dziury w całym? Halo, pani Aniu, czy pani nas słyszy?
Tak. Słyszałam z przerwami, ale dobrze, to zdaje ja się pan redaktor pyta o to, że samorządy narzekają na obniżenie dochodów. To nie jest prawdą oczywiście. Szanowni państwo, skoro te podstawowe podatki, w których udział mają samorządy PIT i CIT, wzrosły w latach 15-19 o około połowę, no to prosta sprawa, rozdzielność mnożenia względem dodawania. Jeżeli suma, od której się liczy procent dla samorządów, wzrosła mniej więcej o połowę, to oczywiście wzrastają te udziały procentowe samorządów. I tak właśnie jest. Szacuje się, że łączny wzrost PIT-u i CIT-u w tych latach ostatnich czterech to jest prawie 22 miliardy złotych. Z drugiej strony samorządy wykonują zadania zlecone. Na zadania zlecone jest około 7,5% wzrost pieniędzy. I świadczą też o wzroście dochodów samorządów te bilanse, że samorządy mają nadwyżkę operacyjną, czyli planowały wydać pewne pieniądze, a może się nawet zadłużyć na wykonanie pewnych inwestycji. Dostały ponad 20 miliardów złotych rządowego wsparcia na inwestycje i dlatego mają luz finansowy. Szacuje się, że dla Warszawy te zwiększone dochody w latach 16-19 to było prawie 2,5 miliarda złotych. Podobnie inne duże miasta, takie jak Poznań, czy Gdańsk, czy Kraków, to są kilkuset milionowe, no w odniesieniu do Poznania to jest 430 milionów złotych nadwyżki. Podobnie Gdańsk prawie 370 parę milionów ma tego wzrostu dochodów. Czyli to nie jest prawdą, że samorządy po prostu zostały w jakiś sposób poszkodowane tą sytuacją. No i tutaj myślę, że warto powiedzieć jasno, że nie zostały, czy nie zostaną również poszkodowani przeciętni obywatele, bo rozumiem, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku no sprawi, że będziemy mieli wszyscy w kieszeniach więcej pieniędzy. Zdecydowanie tak. Proszę państwa, po pierwsze, kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych rocznie sprawi, że wszyscy, którzy zarabiają najniższe krajowe, najniższa krajowa to jest w tej chwili 2800 złotych, ona wzrosła o kilkadziesiąt procent w ciągu naszych rządów, o 60% wzrosła najniższe wynagrodzenie, ale proszę państwa, jeżeli będziemy liczyć podatek od tej kwoty, to są bardzo niskie podatki. Podobnie ma się sprawa z emerytami. 2,5 tysiąca złotych emerytury będzie absolutnie bez podatków. Szacuje się, że 63% emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci podatku. Czyli kwota wolna 30 tysięcy złotych podzielone na 12 to jest właśnie 2,5 tysiąca. Czyli krótko mówiąc, te najniższe wynagrodzenia nie będą opodatkowane. A ci, którzy zarabiają niewiele ponad tą najniższą kwotę, będą płacili ten podatek od nadwyżki ponad tę kwotę wolną. Więc to jest system, który bardzo wesprze osoby o najniższych dochodach. Ale przypominam, że wzrasta drugi próg podatkowy z 85 tysięcy ustanowionych w 2009 roku do 120 tysięcy. I przypomnę, że te 85 tysięcy, które mamy jako drugi próg podatkowy ustalony 12 lat temu, to był efekt działania pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli ustawy ustanawiającej dwa progi podatkowe 18 i 32%. Uchwalonej w 2007 roku, która z dwuletnim opóźnieniem weszła w życie. I po tych 12 latach znowu podnosimy kwotę próg podatkowy, który przez te 12 lat nie był rewaloryzowany. I to sprawi, że osoby, których dochody są no między 6 a 12,5 tysiąca złotych, również nie odczują tych zmian. Zyskają albo będą dla nich neutralne te zmiany podatkowe, które planujemy. Obserwujemy, przepraszam, że w Zjednoczonej Prawicy trwa dyskusja na temat tego, jak Polski Ład wpłynie na przedsiębiorców. Mówię tutaj o osobach na przykład samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi oczywiście o składkę zdrowotną. Rozumiem, że proponowane zmiany to jest forma sprawiedliwości społecznej, bo pracujący na umowę o pracę no już płacą składki zdrowotne na tej zasadzie. Te obciążenia nie są sprawiedliwie rozłożone. Proszę państwa, sytuację mamy taką, że ktoś, kto zarabia najniższą krajową, płaci 33% tych całkowitych obciążeń podatkowych. Ktoś, kto zarabia średnią krajową, płaci około
40% tych łącznych obciążeń, a ktoś, kto zarabia 30 tysięcy, płaci 22% łącznych obciążeń. To nie jest sprawiedliwe rozłożenie i nigdzie w Europie składki zdrowotnej nie odlicza się od podatków. Także kwota wolna 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy od 120 chronią dochody ludzi zarabiających mało i średnio. 18 milionów podatników zyska, dla 6 milionów podatników te zmiany, które planujemy, będzie obojętne. Zapłaci kilka procent osób o najwyższych dochodach, ale jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy złotych czy więcej tych tysięcy miesięcznie, a nie inwestuje w kraju, to jaki jest z tego zysk dla Polaków, że ktoś sobie kupi willę na Lazurowym Wybrzeżu albo jacht? Gdyby przedsiębiorcy inwestowali, mówię o mniejszych czy średnich przedsiębiorcach, to przecież oni będą mogli korzystać z ulg inwestycyjnych, które mamy. Dwukrotną wartość inwestycji można będzie odliczać od podatków, tak? Więc po prostu chodzi o sprawiedliwe rozłożenie tych obciążeń i o to, żeby skłonić przedsiębiorców do inwestowania. Tutaj myślę, też pomijana jest kwestia taka, że wyższe przychody ze składki zdrowotnej wspomogą służbę zdrowia, która, jak ważna jest, pokazało w czasie pandemii. Zdecydowanie tak. Te kilkanaście miesięcy, kiedy zmagaliśmy się jako Polacy z pandemią, pokazało wszystkie problemy i dziury tego naszego systemu opieki zdrowotnej. My bardzo wiele żeśmy zrobili w ciągu kilku lat naszych rządów. Nakłady wzrosły o prawie 50 miliardów złotych, z 73 niespełna w 2015 roku do 123 niespełna w tej chwili. To jest 5,85% PKB, to co w tej chwili jest wydawane na zdrowie. W Nowym Ładzie szacujemy, że za 6 lat, w 2027 roku, będziemy mieli 7%, czyli europejski poziom nakładów na ochronę zdrowia, 7% PKB. I szacuje się, że na około 14 miliardów złotych te zmiany mogą przynieść dopływu pieniędzy do systemu ochrony zdrowia. Rozumiem w takim razie, już krótko podsumowując naszą rozmowę, że Polski Ład, jak widzieliśmy w obrazkach ilustrujących, to jest nowa nadzieja dla wszystkich tych, którzy, żyjąc w naszym kraju, wskazują na to, że zarabiają relatywnie niżej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Te pensje idą do góry. Teraz jeszcze dzięki ulgom podatkowym, dzięki wyższemu progowi, będziemy, no myślę, że można to powiedzieć, zamożniejszym społeczeństwem. Taki jest cel Nowego Ładu, taki jest cel polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy w ciągu tej najbliższej dekady dogonili europejską średnią. Jesteśmy na poziomie 77% europejskiej średniej. Chodzi o to, żebyśmy dogonili tą średnią europejską, żeby poziom życia Polaków wzrastał, żebyśmy żyli w zamożnym kraju z dobrym układem komunikacyjnym, ze wszystkimi urządzeniami społecznymi, jak żłobki, przedszkola, z dobrą oświatą, z dobrą służbą zdrowia, bo to decyduje o jakości życia Polaków, a jej podnoszenie to jest nasz cel. A minister Rostowski, kończąc to takie, a może puenta, powiedział słynne słowa, że pieniędzy nie ma i nie będzie, więc tutaj można powiedzieć, że doszło do cudu. Nie ma i nie będzie, bo on nie mówił pieniędzy, tylko pieniędzy, a tu się jednak okazało, że jeżeli się prowadzi w sposób odpowiedzialny sprawy publiczne, nie puszcza się, że tak powiem, pieniędzy do mafii VAT-owskich, tylko skrupulatnie pozyskuje dochody do budżetu, wystarcza na bardzo wiele publicznych zadań. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że moim państwa gościem dzisiaj była Anna Paluch, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Bolechowski. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Wywiadu Gospodarczego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.